No hej wszystkim, w kolejnej części przyszedłem tędy ponad Miedzą, na pewno kojarzycie to miejsce sprzed kilku dni. Znalazłem kilka prawdziwków, znaczy dwa prawdziwki, kozaka, tu kozak, ale już nie nagrywam, bo to były pojedyncze sztuki. Widać, że ktoś tędy łazi, bo tu leżą chusteczki higieniczne, ale to było ułożone dość dawno. Wszystkich ich to prawdopodobnie jakaś kobieta, najprawdopodobniej o jakaś kobieta, ale nie o to chodzi. Zobaczcie, co mi wyskoczyło. Pięknych kilka prawdziwków. Zobaczcie, taki prawdziwek, taki to mi kozaczek wyskoczył. Szybko chodziłem, bo tam jakaś kurwa chodzi ze grzybami, łazi specjalnie za mną, a tu mi wyskoczyły, zobaczcie, dwa piękne koźlarze pomarańczowe podchodzące pod czerwony. Myślałem, że jest tylko dwa, ale tak wszedłem do rowu, tak na obrzeża rowka, i wyskoczył mi jeszcze jeden. Zobaczcie, ten piękny, może być więcej, wiecie? Może być więcej, ale tu cholera, tak to jest, że nie widać. Tam ktoś się łaził samochodem, sobie specjalnie podjechał i za mną cholera łaził. Za mną celowo łaził, jestem przekonany o tym. O, a tu przy Miedzy, zobaczcie, o. Przy Miedzy, pyk, następny. Może jeszcze się gdzieś jakiś trafi. No nic, ja idę dalej. Także dziewczyny z kanału Natura, czy jak to tam się czyta, nie wiem. Zobaczcie, jak u nas grzyby rosną. U was rosną inaczej, na waszych terenach. U nas trochę inaczej. Ale idzie się z tym pogodzić i coś nazbierać. Zobaczcie, ten jest ładny, czerwony. Wszędzie to by było takie grzyby, żeby ten teren nie był zaorany. Tylko te kurwy zaorali miejscówkę, bo wiecznie pola mało. Wiecznie mało pola, ale to nie jest, no, grzyby się trafiają bardzo dobrze. Bardzo ładnie, bardzo pięknie trafiają się grzyby. Może jeszcze się jakieś znajdą przypadkiem, jak to w życiu bywa u nas na terenie. No. Kiedyś łąka była, o tam. Tam się zbierało grzyby przy rowie. Ale zaorali, widzicie, pole teraz jest. Piękne grzyby. Normalnie jak w grzybowej krainie, jak to w niektórych filmikach. Zobaczcie, jak tu rosną piękne koźlarze. Dobra, to by było tyle. Ja idę sobie zerwę te grzyby i lecę dalej. Najwyżej tędy się wrócę, bo i tak będę musiał się wrócić. Także na razie, trzymajcie się, hej, do następnego grzyba, do następnej części, hej.